Siemano wszystkim z tej strony Misterce witam was w pierwszym odcinku kwadratowej masakry sezon czwarty e, Dopiero zacząłem grać czyli e, dwa dni po premierze. Premierę miałem w piątek e, otwarcia serwera. Ja dopiero teraz zacząłem grać, jakoś nie miałem wcześniej e, czasu, ponieważ pochłonęło mnie SimCity e, i znalazłem sobie taką fajną miejscówkę. E, także w pierwszym odcinku myślę, że postaram się coś wybudować, pozbierać chociaż surowców. I od razu chciałbym Was dzisiaj zaprosić na live. Eee, nie wiem, koło godziny 16 najpóźniej. Ewentualnie sprawdźcie mojego Facebooka bądź biuletyny, które wysyłam. Eee, znalazłem sobie miejscówkę tutaj obok huśka. Eee, on na razie się tam rozbudowuje pomału. W końcu mam internet, także mogę spokojnie nagrać odcinek. Eee, drugi odcinek tam zapewne z huśkiem też się dzisiaj pojawi i, i tam byłem u niego wczoraj na nagraniu. Póki co zbieram sobie surowce, staram się przeżyć tutaj nie, nie ginąc od razu od creeperów i innego ustrojstwa. E, tutaj jest moja mała kopalnia. Póki co tutaj sobie wydobyłam kobla, nie widzę sensu zmieniać na razie miejscówki. Mam wszystko blisko pod ręką, nie muszę gdzieś głęboko pod ziemię schodzić, żeby zdobyć sobie trochę, trochę kamienia. E, co do sezonu czwartego, myślę, że dobrze, że jest to nastawienie, tak jak nie w trzecim. Że ludzie jednak mają tą swobodę przemieszczania się po całej mapie. Co prawda jest ograniczenie na 300 kratek. Z tego co wiem, jest 300 kratek ustalone, że na takim obrębie możemy się budować. Może nawet i lepiej, żeby gracze nie na 10 tysięcy kratek i gdzieś tam się nie budowali z mocą, co było troszkę bez sensu w poprzednich sezonach. Ale, ale teraz bardzo fajnie jest. Myślałem, że nowy sezon będzie jednak na modach, niekoniecznie na jakich bardziej zaawansowanych, ale nawet na, na prostszych. Chociaż Mokryczes, żeby wgrać, byłoby naprawdę fajnie. No, ale że nie ma, no to mówi się trudno. Na pewno będzie też się grało fajnie. Jak na razie, no. Początki jak początki. Początki chcę zrobić właśnie na live'ie, żeby żeby jednak nie przynudzać na, na YouTube, że o tutaj sobie zbuduję to, teraz pójdę zbierać tamto. Myślę, że dopiero to później jak już będę grał z innymi graczami, będę coś nagrywał, to to wszystko będzie, no, może nie wszystko. Trochę, trochę materiału trafi, trafi na YouTube, a tak to na razie wolę pozostać na live'ach i dobrze, że wyrosło mi to drzewo, tylko szkoda, że te liście praktycznie w ogóle nie spadają. Jak na razie nie mam żadnego większego planu na mój dom, będę musiał coś wykmienić, bądź ewentualnie poszukać sobie jakiś ciekawszy projekt i go trochę pozmieniać. Także zobaczymy jak to wszystko się tu pozmienia, także dzisiaj będzie raczej taki zapowiadający live odcinek, ponieważ na razie na razie nie będę kręcił niczego więcej na YouTube z masakry. Może pojawi się jeszcze w tygodniu odcinek i pod koniec jeszcze jeden, ale wątpię. Zobaczę, ile uda mi się na live zrobić. Jak widzicie, na razie o, drzewa sobie kwitną i czekają, aż będą miały możliwość wzrostu. Także na razie strasznie spokojnie. Już mam mini farmę. Na lepiej myślę, że przejdę się po wszystkich domach poglądać, jak to wygląda. Nie ma nikogo na serwerze, ponieważ jest usmarano, Także wstałem i zacząłem sobie po prostu grać. Dobra, to sobie zostawię tutaj. Nie potrzebuję tego. W zasadzie jedno jabłuszko mogę wziąć. W przyszłych odcinkach, jeżeli będę nagrywał i na live, zapewne zobaczycie, że już mam minimapę, ponieważ zmienię sobie na paczkę z modami. Tam mam inwentory Twixa i właśnie mapę, i to mi, to mi pomoże po prostu w ogarnięciu całego tego terenu, no i e, tą paczkę, którą teraz mam, e, mam na shaderach, także mogę Wam pokazać. E, gdy załączę shadery, e, to ja mam 30 fps i do tego ta paczka no będzie działa, nie działa, ale są spadki fpsów, czasami. E, nie wiem, czy to jest właśnie przez shadery spowodowane. E, środek dnia, także tu jest rażąco ostre światło. Co najwyżej możemy się przejść jeszcze gdzieś do sąsiada, zobaczyć jak to wygląda. Czyli najbliżej chyba będzie husiek. Jeden plus shaderów, gdzieś tu była jakaś taka dziura. Nie wiem czym teraz znajdę. O tutaj. Gdy wejdziemy do środka, tu się zrobi po chwili jaśniej. Jak widzicie shadery mają ten swój plus, że zostały trochę zmienione. Czekam na kolejny update shaderów. Może w kolejnych odcinkach będę dopiero nagrywał z shaderami. Ponieważ poprawiają wydajność, znaczy twórca poprawia wydajność w samej paczce i być może, być może będzie grywalne na już normalnych mapach, nie posiadając zbytnio pożerającego wszystkiego silnika shadery, będą grywalne, także miejmy nadzieję, że się uda. Wygląda to fantastycznie, szkoda, że nie jest zaimplementowane na standardowo. E, także shadery zmieniły się troszeczkę, woda wygląda niesamowicie fajnie. E, tylko, tylko czy ja ją tutaj znajdę gdzieś? Chyba powinniśmy tu mieć wodę. Nie jestem pewien. Kaktusy zostawiliśmy dla Huśka. No ja dołożyłem. Kowars był e, pierwowzorem do tych kaktusów. Także ja się na razie z Wami żegnam, zapraszam później na live. E, I zobaczymy się e, później, także... Do zobaczenia wszystkim, pa pa!